Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, wam również. Chciałbym serdecznie powitać was wszystkich stypendystów miasta. To już po raz chyba 14 albo 15 mamy przyjemność pogratulować przede wszystkim wam wspaniałego talentu i pracy, którą na co dzień wykonujecie, bo przecież twórczość artystyczna, kulturalna, upowszechnianie kultury to jest również bardzo ciężka, trudna praca, która, jestem przekonany, daje wam ogromną satysfakcję, która pozwala wam realizować swoje marzenia, a jednocześnie jest dla nas wszystkich, mieszkańców Olsztyna, samorządu olsztyńskiego, czymś, co wy wytwarzając w formie różnego rodzaju projektów, w formie różnego rodzaju wydarzeń, dajecie nam możliwość uczestniczenia w tych wydarzeniach, podziwiania waszego talentu, piękna, kultury. I z tego i za to chciałbym wam serdecznie pogratulować, podziękować, jednocześnie życząc dalszego wspaniałego rozwoju, bo przecież dzisiaj będziemy wręczać i osobiście również ze swoimi współpracownikami te stypendia w tych kilkunastu, kilkunastu dziedzinach. To jest plastyka, muzyka, taniec, literatura, film i fotografia, teatr, animacja kulturalna. 16 najlepszym osobom, które to wy reprezentujecie. A wniosków było 55, a więc jesteście najlepszymi z najlepszych. Jeszcze raz słowa gratulacji i uznania. A tak jak wspomniałem na początku, to od roku 2001 praktycznie po raz pierwszy samorząd Olsztyna, prezydent miasta, rada miasta ustanowili te stypendia i one są rokrocznie wręczane. Prawie już 1 000 000 złotych, jeśli byśmy podsumowali ten rok z budżetu miasta, w sumie tyle środków zostało wygospodarowanych, przekazanych na te stypendia. Jestem przekonany, że będą one chociaż w części służyły wam tą pomocą, jakże niezbędną, potrzebną, ażeby to, co wcześniej mówiłem, móc się rozwijać, móc pokazać w prawdziwym blasku swój talent i jednocześnie dalej twórczo, aktywnie się rozwijać. A więc jeszcze raz życzę wam jak najefektywniejszego wykorzystania tych środków, przede wszystkim dalszej tej wspaniałej pasji i realizacji marzeń. Ja jestem przekonany, że wszystko to, co robicie, to zostanie docenione przez naszych mieszkańców, tak jak do tej pory, że wasza, może ta mała dzisiaj, potem duża kariera będzie się rozwijać i to wszystko, co macie przed sobą, rzeczywiście będzie pięknym, nieustającym, rozwijającym się waszym sukcesem, czego wam serdecznie życzę. I liczę na to, że również, nie tylko w Olsztynie, ale występując czy to w kraju, czy przedstawiając swoje różnego rodzaju możliwości artystyczne, czy poza granicami, tak jak do tej pory wielu naszych wspaniałych artystów, będziecie promować miasto Olsztyn. Serdecznie wam tego życzę, jestem przekonany, że tak będzie. No i dużo pomyślności, dużo zdrowia, bo to jest też bardzo ważne. Na pewno macie wsparcie rodziców, swoich przyjaciół, swoich kolegów, nauczycieli, pedagogów, wszystkich, którzy was na co dzień otaczają. Na pewno również w tym zakresie, w jakim samorząd Olsztyna jest w stanie wspierać, na pewno również i my będziemy was wspierać. Wszystkiego dobrego. Przejdziemy wobec tego do wręczenia tych stypendiów. Pozwólcie państwo, że po kolei akt przyznania.
przyznania stypendium artystycznego dla Alicji Jary. Jara, nie pomyliłem nazwiska. A wobec tego serdecznie. Wszystkiego najlepszego życzę. Wszelkiej pomyślności. Może być inspiracją. To jest nasza publikacja o Olsztynie, a przede wszystkim o bogactwie kulturowym, naszej tożsamości, o naszych zabytkach, a więc naprawdę bardzo interesująca i szczerze polecam. Również akt przyznania stypendium artystycznego dla Kamila Kijewskiego. Bardzo proszę. Dziękuję. I jeszcze jedno. Dziękuję uprzejmie. Pani Małgorzata Milcewicz. Pani Małgorzata, o, tu jest. Pani Gatysia będzie uprzejma, już tak. Pani Agata Kumicka jest z nami również. Jacek Kruczko. Jest? Pani Jacek Kruczko? Nie ma już. Nie ma. Tak, dobrze. Jutro. Pan Piotr Staruński. Jest. Drodzy Państwo, nie sypa, chyba. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, trzeba oddać krzesło. Dziękuję.
Was. Proszę, tak, oczywiście.